panienki, posłuchajcie raz, dwa, trzy. I gazety przeczytajcie raz, dwa, trzy. Są tam wesołe nowinki. Wesołe nowinki. Będzie pobór na dziewczynki. Raz, dwa, trzy. Są tam wesołe nowinki. Wesołe nowinki. Będzie pobór na dziewczynki. Raz, dwa, trzy. Najpiękniejsze z okolicy. Raz, dwa, trzy. Przeznaczają do konicy. Raz, dwa, trzy. A która nie ma ochoty? Co nie ma ochoty? To ją wezmą do piechoty. Raz, dwa, trzy. A która nie ma ochoty? Co nie ma ochoty? To ją wezmą do piechoty. Raz, dwa, trzy. Należy do Orląt od 2015 roku. Sam składałem przyrzeczenie tutaj, ale dziś jeszcze przyjechałem z moimi kolegami, żeby pomóc im przygotować się do tej służby, ponieważ no, sami ich zachęcałem do tego, żeby zostali Orlentami. Wstąpiłem głównie ze względu na to, że koledzy należeli, a w tej jednostce podoba mi się to, że jeździmy na najważniejsze wydarzenia te krajowe, czyli te święta i tak dalej, 3 maja i tak dalej, oraz mamy zbiórki, w których pan Robert pokazuje nam filmy historyczne oraz ćwiczymy musztrę i inne ćwiczenia takie. Jeździmy na poligony. Myślę, że każdego chłopca trochę fascynuje wojsko, militaria i myślę, to jest jeden z powodów, dla których chętnie wstępują do takich organizacji jak Orlęta czy Szczelcy, ale również zainteresowani są naszą historią, zwłaszcza w naszej szkole, szkole imieniem Sybiraków, gdzie podkreślamy wkład mieszkańców na wsi, bo może od tego powinniśmy zacząć, że jesteśmy z na wsi w gminie Wielopole Skrzyńskie, gdzie działał pluton AK, który w całości w 1944 roku został aresztowany i wywieziony na Sybir. Dokładnie 12 mieszkańców na wsi. Baczność! Na prawo! Patrz! Orlęta Związku Strzeleckiego powstały jeszcze w okresie międzywojennym, kiedy w ramach przygotowań proobronnych zdecydowano, że takim przedsionkiem służby w Strzelcu będzie właśnie służba Orląt. I pierwotnie Orlęta szkolone były w zakresie terenoznawstwa, oczywiście wychowanie patriotyczne, dużo sportu i to przygotowanie już do takiej dyscypliny wojskowej. W tamtym roku podjęliśmy inicjatywę zorganizowania drużyny orlęcej. Cieszyło się to ogromnym zainteresowaniem i powodzeniem. W obecnej chwili do drużyny Orląt i Strzelców należy około 1/4 uczniów naszej szkoły, z czego jesteśmy bardzo dumni. Historia Orląt w Rzeszowie rozpoczęła się około 5 lat temu. Tutaj w szkole numer 14 imieniem Orląt Lwowskich, wszystko się zaczęło. Wraz z panem inspektorem Markiem Strączkiem, dowódcą okręgu, przyszliśmy do pani dyrektor szkoły i zaproponowaliśmy, aby w tej szkole, bo nosi właśnie takie imię Orląt Lwowskich, rozpocząć działalność drużyny orlęcej. Drużyna orlęca jest elementem jednostki strzeleckiej 2021 w Rzeszowie. Orlęta Lwowskie były inspiracją dla powstania Orląt Związku Strzeleckiego, dlatego że kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość w listopadzie 1918 roku, we Lwowie brakło żołnierzy i wtedy za broń chwycili ci najmłodsi oraz kobiety. Stąd Lwów odegrał bardzo ważną rolę w budowaniu tej tradycji walki tych najmłodszych Polaków o niepodległość. To jest postawa, która wyraża się w szacunku do ojczyzny, w miłości, w przekładaniu spraw ojczyzny ponad swoje prywatne interesy, ponad swoje prywatne sprawy, tak? Teraz tak.
podpisuję na Michała, jestem. Podajesz komendę, daj go. Z punktu widzenia dokumentów Orlęciem może zostać dziecko, które ukończyło 10 lat życia kalendarzowego do 15 roku życia, bo od 16 roku życia idzie do korpusu strzeleckiego, jeżeli oczywiście będzie chciało. Ja robię to w ten sposób, że dziecko, które jest chętne, biorę na dwumiesięczny taki okres próbny. Obserwuję dziecko, rozmawiam z wychowawcą, z nauczycielami, z rodzicami, czy dziecko jest dojrzałe już na tyle, żeby podołać wymaganiom, bo jednak wymagania są. Uczymy się przez zabawę, ale jednocześnie wymagamy od dzieci. W tej drużynie mam troje swoich dzieci. Są to córki, chodzą do klasy pierwszej, czwartej i piątej szkoły podstawowej. Dwie starsze uczestniczą już drugi rok w zbiórkach. Bardzo chętnie. Zbiórki te odbywają się co tydzień. Mój brat należał do Orląt i ja zawsze chciałam do nich należeć, bo podobają mi się takie organizacje, które uczą dzieci o tym, jak żyć, jak się stać dobrym człowiekiem. Na zbiórkach ćwiczymy musztrę z naszym panem Robertem Pieczonką. Poznajemy, oglądamy dużo filmów historycznych, poznajemy historię bardzo ważnych ludzi, którzy dużo pomogli naszej ojczyźnie w odzyskaniu niepodległości. Mamy dużo wyjazdów, uczymy się bardzo przydatnych rzeczy, na przykład pierwszej pomocy. No właśnie uczymy się też musztry, rozmawiamy na różne tematy, jest bardzo ciekawie i fajnie. Uczymy się rozkładać broń, ćwiczymy musztrę, uczymy się o broni i o granatach. Palce między palce, podnosimy nogę i przerzucamy. Teraz zdejmijmy nogę. Udrażniamy drogi od nogi. O, udrażniamy drogi od nogi, czyli delikatnie przekręcamy. Drużyna Orląt wywarła ogromny wpływ na ich zachowanie. Te dzieci mają łatwiej się komunikują, bardziej pokojowo rozwiązują konflikty między sobą, potrafią otwarcie mówić o swoich uczuciach, emocjach, tych złych, tych sytuacjach ze strony swoich rówieśników, którzy są w drużynie Orląt. Otwarcie o tym rozmawiamy i próbujemy uczyć się tych wzajemnych relacji, tych, żeby nie krzywdzić siebie nawzajem i żeby umieć sobie radzić z tymi trudnościami w komunikacji. Drużyna Orląt ma też bardzo pozytywny wpływ na stosunek Orląt do nauki. Uczymy się tego, że to nie chodzi o to, żeby dziecko, które jest w drużynie, miało wysokie wyniki w nauce, bo tak niestety nie zawsze się uda, ale żeby te wyniki, które osiąga, one wynikały z jego pracy, systematyczności, odpowiedzialności. I powiem tak, że dzieci, które były naprawdę bardzo słabe, bo wynikało to z lenistwa, z braku systematycznej pracy, to jednak zauważam, że chętniej pracują, częściej odrabiają zadania domowe, starają się nie zapominać o tych swoich uczniowskich obowiązkach. Zresztą, żeby zapisać się do drużyny Orląt, pewne wymagania mamy, a mianowicie dzieci nie mogą mieć niskich ocen z zachowania. To jest właśnie taki próg, którego no niestety uczniowie nie mogą mieć zachowania nieodpowiedniego, poprawnego. Musi być to zachowanie wzorowe bądź bardzo dobre, a jeżeli jest taka sytuacja, że ma dobre, to jest ten warunek, jakiś okres, gdzie musi poprawić to zachowanie. Także te dzieci starają się zdobywać wysokie oceny z zachowania, bo niestety bycie w Orlętach zobowiązuje i oni są obserwowani przez swoich rówieśników. To, w jaki sposób się zachowują, jaka jest ich postawa, muszą godnie reprezentować tą drużynę na zewnątrz, i to zarówno w tej społeczności szkolnej, uczniowskiej, jak też i tej społeczności lokalnej. Ja ich też obserwuję
obserwuję podczas różnych uroczystości kościelnych, parafialnych, patriotycznych, oni się wyróżniają wśród swoich rówieśników z tym zachowaniem, tą godną postawą na miarę danej sytuacji, uroczystości. To jest właśnie, to jest piękne, to motywuje też mnie, tych rodziców, których dzieci biorą udział właśnie w tych działaniach Orląt, że jednak jak widzą owoce, takie pozytywne owoce, to po prostu warto. I to jest też właśnie taki motywator również dla opiekunów i dla rodziców, no i samych uczniów, bo jak widzą, że są inaczej postrzegani, to ich samoocena też jest właśnie wyższa. Kiedy jeszcze nie należałam do Orląt, to sam się biłem z chłopakami, ale teraz jak należę do Orląt Związku Strzeleckiego Strzelec, już muszę się opanować i muszę zachować się, bo przyrzeczenie to już jest ważna sprawa. Są zadowoleni z tego, że wyglądają jednakowo, że stanowią jakąś formę takiego pododdziału. I to ich przede wszystkim buduje, a my na co dzień staramy się im uświadomić jednak, że orzeł to jest nasz symbol, że całe pokolenia walczyły o to, żebyśmy mogli tego orła nosić. I tak jak dziś słyszeliśmy, no jesteśmy narodem dumnym i myślę, że to w tych chłopcach jest też ważne. Też to dla nich jest ważne, że noszą te symbole narodowe. Kto ty jesteś? Jaki znak twój? Orzeł biały! Gdzie ty mieszkasz? Między swymi! W jakim kraju? W polskiej ziemi! Czym ta ziemia? Moją ojczyzną! Czym zdobyta? Krwią i blizną! Czy ją kochasz? Kocham szczerze! A w co wierzysz? W Boże wierzę! Coś ty dla niej? Coś jej winien? Oddam życie! Przyrzekam! Przyrzekam! Postępować stale według prawa Orlęcego. Postępować stale według prawa Orlęcego. Aby stać się godnymi tych Orląt, które przelaną swą krwią serdeczną, wskazały nam, jak kochać ziemię ojczystą? Jak kochać ziemię ojczystą? Jak żyć dla niej i umierać? Jak żyć dla niej i umierać? Tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Orląt około 120 było na dzisiejszej uroczystości. Nawet przyjechali z Ząbek pod Warszawą. Orlętka, które chciały tutaj, opiekunowie chcieli, żeby tutaj właśnie w naszym mieście złożyli przyrzeczenie w rocznicę śmierci Lisa Kuli. Z Tarnowa były Bratkowice, Sędziszów, Rzeszów, Tyczyn, Kamionka. Także, że naprawdę cieszymy się, że Orlęta się rozwijają, bo naprawdę rodzice przyprowadzają do naszego biura te dzieci, a my no, musimy czasem odmawiać ze względu na to, że no, trudno przerobić, bo wiadomo, że działalność z małymi dziećmi jest bardzo zaostrzona przepisami prawa, a my po prostu chcemy, aby na wysokim poziomie i bezpieczne dzieci mogły się rozwijać u nas w formacji Orląt Związku Strzeleckiego. Przyjechałam z synem i z córką, wstąpili do Orląt, dzisiaj przysięgali. Małżonek przysięgę tak samo składał w Strzelcach, także dzisiaj tak rodzinnie, święto rodzinne. Bardzo to przeżywają, jest to, choć muszę powiedzieć, że oprócz nich przeżywają bardzo rodzice, ale trzeba powiedzieć, że jest to dla nich chyba taki pierwszy stopień wtajemniczenia, że ktoś ich traktuje tak bardzo poważnie, że na nich już można polegać, że oni też coś robią dla ojczyzny. Łezka poszła, uroniona nieraz, także bardzo, bardzo wzruszona jestem i dumna z mojej rodziny całej.
się jest w drużynie Orląt, to nie znaczy, że się nagle jest aniołkiem, prawda? Ale starają się być inni i wzajemnie dla siebie życzliwi. Myślę, że dużo nauczyło ich samodzielności przede wszystkim, jakichś zasad. No i może tak samo to, że poszli na Orlęta, im się to spodobało i zasadą w domu było to nauka, później Orlęta. I dużo pomogło, bo się dzieci naprawdę postarały w nauce, przestrzegają zasad w domu, muszą. No i myślę, że to wręcz ku dobremu dąży. Moja ojczyzna, moja...